1 000 000 złotych i Zespół Szkół nr 5 wkroczył w XXII nawet wiek, jeśli chodzi o szkolne technologie komputerowe. W ramach projektu Szkoła na miarę XXI wieku Nowoczesne Pracownie Zawodowe w powiecie ełckim Ekonomiak pozyskał dofinansowanie na modernizację i doposażenie pracowni komputerowych. Przystosowywanie pomieszczeń trwało niecałe pół roku i kilka dni temu projekt uroczyście ukończono. Młodzież już korzysta z nowego sprzętu. Zresztą nie tylko młodzież. Przy otwarciu, jak rozmawiałem z przedstawicielem gminy Prostki, wójta gminy Prostki, to niewykluczone, że na tym sprzęcie przeszkolimy nauczycieli z sąsiednich gmin w zakresie korzystania z tablic interaktywnych. Szkolenie dla nauczycieli, bo wiem, że w innych szkołach są tablice interaktywne, niektórzy nauczyciele się boją z tego korzystać. A w Ekonomiaku jest ich ponad 10. Do tego uczniowie mają do dyspozycji 2 mobilne pracownie z laptopami i 5 pracowni komputerowych z nowoczesnym sprzętem. Perełką jest laboratorium do nauki techniki komputerowej. Tak jak jeden z moich nauczycieli, fachowców w tym zakresie, powiedział tak, w najbliższych województwach nie ma takiej szkoły, która tak została nowocześnie wyposażona w taki właśnie sprzęt, a laboratorium to do urządzeń techniki komputerowej to jest prawdopodobnie najlepsze w całej Polsce. Dla Ekonomiaka to szansa na rozwój, ale i element szerszej strategii kształcenia zawodowego realizowanej przez powiat. Z prostej analizy rynku pracy wynika, że zawody informatyczne mają największą przyszłość, ponieważ technologie informacyjne to w każdej dziedzinie życia zdobywają teraz tę właściwą pozycję, więc zakładamy, że Zespół Szkół nr 5 stanie się takim centrum informatycznym w odniesieniu do innych centrów, takich jak na przykład gastronomiczno-hotelarskie. Przystosowanie szkoły do nowoczesnej technologii kosztowało 970 000 złotych.